Siemanko, czas na takie bardzo skrótowe podsumowanie wrażeń z pobytu w Indiach. I tak naprawdę wydaje mi się, że próbowałam Wam przekazać to poprzez opisy, poprzez zdjęcia, poprzez krótkie filmy, ale wydaje mi się, że dopiero gdybyśmy usiedli wspólnie przy herbacie czy przy kawie i zaczęłabym Wam opowiadać to na żywo, to być może choć fragment tego, w jaki sposób my odbieraliśmy Indie, byście poczuli. Ponieważ Indie są pierwszym krajem dla mnie, który naprawdę wywołał u mnie skrajnie mieszane uczucia. Od zachwytów poprzez wstręt, odrazę, niedowierzanie, wielokrotny szok i zastanawianie się nad wieloma aspektami podróżowania, eksplorowania i też aspektami turystyki w tym kraju. I na pewno jest to kraj, który zachwyca dla nas. Ale nie zachwyca od pierwszego wejrzenia. To nie jest miłość od pierwszego wejrzenia, jeśli chodzi o Indie. Bo Indie wydaje mi się, że trzeba poznać w ten sposób, że najpierw dostrzega się te wszystkie bardzo szare barwy, ciemne, brud, bałagan, hałas, zgiełk, masę ludzi w każdej przestrzeni. A później dopiero poznaje się to piękno. Jeżeli już przedrzemy się, jeżeli już się w jakiś sposób przekonamy, to wtedy poczujemy te esencje tego kraju. I oczywiście w zależności od tego, w której części Indii będziemy, w jakiej sytuacji, ten odbiór będzie zupełnie inny. Muszę przyznać, że nasz pobyt w Indiach był bardzo ekspresowy i teraz z perspektywy czasu wydaje mi się i wiem, że kolejna moja podróż do Indii będzie wyglądać zupełnie inaczej. Był to nasz pierwszy wyjazd do Indii i chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej takich mastów, czyli trochę turystycznie podeszliśmy do Indii i zobaczyliśmy naprawdę dużo miejsc w tym czasie. Za dnia poruszaliśmy się autostopem, w nocy poruszaliśmy się pociągami, więc tempo było bardzo intensywne. Często byliśmy bardzo zmęczeni, ale całe szczęście bardzo dobrze nam ta podróż przeszła pod względem takim logistycznym, pod względem bezpieczeństwa. Nigdzie nie czuliśmy się zagrożeni, tylko często musieliśmy przełamywać siebie. Przełamywać to, że przez wiele godzin byliśmy w pomieszczeniach, które po prostu bardzo intensywnie, negatywnie pachniały. Czy to w pociągach, czy to w innych miejscach. I dostrzegliśmy masę kontrastów w strojach, w ubiorach, w zachowaniach. Masę i radości, takich niekoniecznie wymuszonych i masę takich łez, żebraczych łez, które na często wymuszone były. Zobaczyliśmy masę osób, które gdzieś śpią na dworcach. Jest to naturalne, że 200, około 200 osób rozkłada przed dworcem gazety czy jakieś obrusy i po prostu na nich sypia. Właśnie Hampi. I Hampi jest takim miejscem w Indiach, które naprawdę warto odwiedzić, chociażby z tego względu, żeby poznać zupełnie inne Indie niż te, które widzieliśmy do tej pory. To jest jedna z głównych uliczek tutaj w Hampi wieczorową porą po godzinie 19. Niezbyt wiele osób nas zaczepia, więc stosunkowo niewiele osób pyta o selfie i raczej nas żegnają mile i życzą do udanej podróży. Jest to naprawdę idealne miejsce, żeby odpocząć. W knajpach nie ma wielkiego natłoku turystycznego. Można pochodzić po okolicznych ruinach tutaj. Zobaczy się ruiny i wiele różnych kompleksów świątynnych. I ogólnie to jest ta fajna strona. A zaraz ruszamy dalej do Mysore. Thank you very much. Gdy wchodzimy na teren tego kompleksu pałacowego, od razu widzimy wielkie słonie, a gdy wchodzimy wewnątrz, widzimy wielki złocony tron, złocony bagatela 80 kg złota właśnie. Rozglądamy się wokół i wyobrażamy sobie jak mógł żyć, a w zasadzie jak żył Maharadża.
Mysora. W zasadzie stoimy na wylocie z Mysore. Łapiemy stopa do takiej perełki Indii, tak jak mówią tutejsi lokalni ludzie, do Kerali. Jedziemy do sanktuarium dzikich zwierząt. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. A Mysore to było miasto, które określane jest przez lokalne osoby jako jedno z najspokojniejszych miast w Indiach, jako jedno z najczystszych miast w Indiach. Można powiedzieć, że rzeczywiście coś w tym stylu się odczuwało. Na pewno nie było aż tak gwarno i hałaśliwie jak w Mumbai, czy na przykład w Jaipurze, czy w Delhi. Ale z drugiej strony było to też miasto takie, w którym aż tak wiele się nie działo, można powiedzieć. I zostają nam ostatnie dni tak naprawdę w Indiach. Mamy nadzieję, że też będą równie... Zawraca. Zobaczymy, co tam za auto. Gobi Jetivalia. Yeah. And how is there? Yes, I have. Yesterday you... It's okay. Yeah, thank you very much. See ya. Niezwykłość kompleksów archeologicznych, przepiękne świątynie, dzika natura, różnorodność barw, zapachów, aromatów oraz różnorodność kultur ludzi, dzięki którym tak trudny do eksplorowania kraj jak Indie stał się dla nas trochę bardziej przyjazny, sprawiło, że pewnie wrócę do tego kraju, ale w trochę inny sposób. Następnym razem chyba wybiorę jeden region, który eksplorować będę intensywniej, ale dużo wolniej będzie przebiegać tempo mojej podróży i będę płynąć z prądem, ale z prądem mieszkańców tego regionu, a pod prąd turystycznego pośpiechu.